Cześć wszystkim. No, weekend był trochę, nie nagrywałem, ale reasumując, biłem ten poziom, który miałem, czyli 34. Jestem na elitce. Co mogę o niej powiedzieć? Marko na M2. Zobaczymy loty i tak dalej, jak to tam wygląda. Użyłem po prostu tego klucza, wbiłem 34. level. Ubiłem go parę razy. Ludzi jest tutaj od chuja. W sumie to podobna sytuacja jak na E2. Która ma 30 level. Mushita. I o dziwo, ta elita druga jest paladynem. No ale nie jest za silna. Dużo osób tu jest. Pierścień z tego jest z ostatnim ratunkiem. W wolnych chwilach tutaj postoję sobie. Respi się, ja przynajmniej zobaczyłem, że 4 minuty 20. To na privie to by naprawdę się respiło tyle co kotołak. Ale wyobraźcie sobie hipotetycznie, nie? Gdyby ustawić bota na to, na przykład na całą noc, na elitę, która by się na privie respiła godzinę, to wartość ogólnie. Ale to jest najbardziej ciekawe właśnie dla mnie, ile to się respi na privie. Jak ogólnie gracie na świecie prywatnym, to możecie napisać, jak to tam wygląda. Ktoś mi tam pisał, że tak jak z tych questów początkowych, ja wbiłem poziom 23, to ludzie wbijają 30. To oni praktycznie, bo tego się nie da przerzucić przez, nie da się przez depozyt przerzucić, więc musisz to zrobić. No i liczyć jak, powiedzmy, to długo. To ciężko ogólnie, trochę ciężko. Nie mówił, że będzie łatwo. Dobra, ubijemy sobie tą E2 i może pójdziemy poekspić coś. Bo trochę się opierdalam ostatnio w tym Margonem i za dużo w Margonem przynajmniej nie działam. Zacząłem korzystać z takiej aplikacji, która służy do nauki języków. Czy do angielskiego, czy do właśnie, w moim przypadku też uczę się norweskiego. I nazywa się Duolingo. Jakoś tak. Duolingo. Jak jesteście ciekawi i ogólnie chcecie się pouczyć jakichś języków obcych, to śmiało was zapraszam, bo i to nie jest żadna reklama, tylko po prostu mówię z własnej perspektywy, że mi ogólnie taka aplikacja podchodzi. Aha, Mushita będzie zaraz. No, nie wiem, jak coś po prostu lotne z tej Mushity i tak dalej, to będę wam pokazywał. A resztą postaci to nie wiem, też będzie trzeba coś zabrać się do roboty, tylko będzie trzeba wybrać taką porę, gdzie nie będzie za dużo ludzi. Może właśnie któregoś dnia wbije w nocy na przykład i coś pokminimy. Cześć, pomocnik. Fajnie, że mnie wybijasz. No i oczywiście nic nie lotnięte, więc w sumie bez jakiejkolwiek większej różnicy. Na co sobie pójdziemy? Pójdziemy sobie na tego 41 i może pogadamy chwilę. Grałem ostatnio właśnie w tego Assassin Odyssey, czyli tego najnowszego, i byli ludzie, znaczy były filmy ludzi, no w sumie to ciężko, żeby zwierzę nagrywało, dobra, nieważne. Helm, to nie wiem, czy będę miał. Dobra, pójdźmy na chwilę do depozytu. Ogarnijmy to. Wow! Aha, to są błogosławieństwa, które już nieważne są. To tak. Mogę zabrać czapkę, to i jeszcze rękawiczki by mi się przydały. Dobra, mamy rękawiczki, to idziemy ekspić. A, odnośnie tego Odyseja. No to jest to gra z 2018 roku, to tak naprawdę grudzień, czyli praktycznie 19 rok. Ludzie porównywali ogólnie jakość tekstur, jakość grafiki, bo z Wiedźminem Trójką i wychodzi to dosyć średnio. Nie pokazuj rank. To nie ja! Kurwa, myślałem, że o mnie chodzi. I się chciałem odezwać. Co mówiłem o tych teksturach? No, że jedyne, co mogę tak naprawdę powiedzieć o tym Odyseju, to, że ma fajny system walk. I tak naprawdę niektóre widoki są fajne, ale jeśli chodzi o taką rozgrywkę, to gra jest dosyć nudna. To gra jest dosyć nudna i no w sumie zadania się opierają na tym, że cześć, tak, potrzebuję twojej pomocy.
Zanieś list temu. Albo cześć, zabij 5 bandytów. Cześć, zniszcz zapasy żywności. I w sumie też fabuła też nie należy. Znaczy, na razie oceniam tą grę przez pryzmat taki, że jeszcze nie zagrałem, nie przeszedłem całej, tak? Ale w porównaniu do Wiedźmina, to w Wiedźminie nawet te zadania poboczne miały, powiedzmy, duży sens, a po prostu w tym Odyseju tak średnio mi to podchodzi. No i też ogólnie realizm. Jazda na koniu w tamtej grze wygląda tak tragicznie. O, znowu przyszedłem i znowu nic nie ma. Dobra, wiecie co, może pójdziemy sobie po prostu na jakieś inne. Dobra, pójdziemy sobie może na jakąś Unię. Bo kazaliście mi z Unii nagrywać. No to ja nie wiem, co ja wam z Unii mogę pokazać. A, tam pokażę wam depozyt, pokażę wam jakieś różne rzeczy, głupoty. I tobie, sobie tą muszitę będziemy mogli ubić. Dobra, na 3-3-3 coś mogę zrobić ciekawego? Nie. A, pisaliście ogólnie mi odnośnie Brutala. Czemu nie nagrywasz Brutala? Czemu z Brutala nic się nie dzieje? Jeśli bardzo chcecie, to mogę. Tylko sęk w tym, że granie na Brutalu. O, to tak wygląda mój depozyt, trochę itemów mam. Pewnie widzieliście nie raz. Na Unii nie gram. W chuj przedmiotów. Co na Unii mogę zrobić? Na Unii ile jest postaci w ogóle? No nie wiem, mniejsza o większe, ale jest tam pewnie z 5000. No pewnie głupoty gadam, pewnie jest mniej się okaże. Ale no jest po prostu dużo ludzi i stanie na jakiejś E2 to tak naprawdę już nie jest to samo. Z racji, że jeszcze wiecie, to działa na zasadach świata prywatnego i jest 50 leveli, każdy ma legendy od góry do dołu, a nawet i w środku. Więc no tak o. Morgonem.pl. Będziemy na Brutala zaraz, tylko sobie tą muszę też robimy. 3-4. Też myślałem nad tym, aby może coś nie pokminić nad Margonem Kolosi. No właśnie o tych kolosach, bo trochę o nich słyszałem, a nie, ja od kiedy gram. Czy będą to normalne kolosy? A ja jeszcze nie ubiłem żadnego. Aha, nie wiem, po prostu zobaczę, na jakiej zasadzie to działa. Z tego, co słyszałem, to można bić tego kolosa raz na dzień, a nie jak w przypadku Tytana. Respi się czasem parę dni. A naprawdę, jak dokładnie to działa, nie mam pojęcia. Jeśli chcecie, to możecie mi napisać. Tak samo tego nie biłem. Wapora biłem. Demonisa oczywiście milion razy. Mulherma też biłem. No, trochę się zmieniło w tej grze. I dużo rzeczy nie wiem. Dużo rzeczy tak naprawdę umyka mi. Nawet nie wiem, co z niego lota. Aha, jakieś takie hełmy. Wiecie co, mam pomysł. To może nie być głupie. I tak, wiecie, to jest najgłupsze, że ja nazwę ten odcinek Margonem co susiek na Berufsie. Ale dobra, nieważne. Dobra, wiecie co, tylko zrobię małe cięcie i zaraz się widzimy. Dobra, wiecie co, może wznowię nagrywanie, bo wam pokażę rzeczy, które odkryłem w tej grze. Jesteśmy na Wiedźmach i to nie jest bez powodu miejsce, w które się udaliśmy. Wiecie co, może pójdę jeszcze sobie na kom ubić krzyżowca, to wam pokażę. Bo odkryłem litę drugą, która nie wiem kurwa nawet kiedy została dodana do tej gry. I przy okazji zobaczyłem, że Tristam się zmieniło. Naprawdę, tak jak mówiłem, jest sporo rzeczy, których ja nie poznaję w tej grze. Ale wejdziemy na blok techniczny. E2 nazywa się Pogardliwa Sybilla i ona ma 255 level. I ja nie wiem, czy tam nawet jakieś ekspowisko nie jest, bo patrząc na mapę... Patrzcie, ile jest mapek. Kurwa, no... Tutaj jest naprawdę dużo, dużo miejsc. Chodzi o to, że... Dobra, wpiszmy Morgonem blok techniczny. To się dowiem, ile mnie tak naprawdę ominęło i jaki głupi jestem. Aha, nie wiem, czy ja ją ubiję, tą E2, bo zdania są podzielone. Niektórzy ludzie, którzy zapewne nie mają... Okej, okay, noc duchów. No dobra, czyli wprowadzili to pewnie na event, a potem... I kiedy to było? To było właśnie... W listopadzie, no to dużo mi jakoś nie ominęło, tak naprawdę. Tak...
trochę. Nie wiem, co mnie tam czeka. Dlaczego zasuwam z buta? Bo chciałem jeszcze pozwiedzać tutaj. Jak widzę, też mapki się pozmieniały. Wiecie co, jeśli będziecie chcieli, żebym nagrał na przykład jakieś jeszcze inne rzeczy, które się pozmieniały w tej grze, które na przykład są warte uwagi, jakieś E2, bo tak samo mógłbym powiedzieć, że dobrze nie znam na przykład tych całych. Nigdy chyba nie biłem tego smoka Herosa, który jest właśnie na nich. Tego 282, ten, co się nazywa młody smok. Dobrze, czego jeszcze nie znam. Trochę rzeczy by się znalazło. O, tego na przykład nie biłem. Legendy żadnej na pewno nie mam. Tego też nie biłem. Madoków tych nie znam za dobrze. Więc jeśli chcecie, to możemy się gdzieś pokręcić. Madoka powinienem mówić na 242, jeśli bym chciał ten hełm. Dobra, możemy coś nawet na Unii pograć. To nawet nie jest głupi pomysł, moim zdaniem. Że rzeczywiście może tak dla własnej ciekawości możemy sobie gdzieś pobiegać. Podemione zamczysko, przejście do. Boże, już się przestraszyłem, co się ze mną dzieje. No, to Tristam wygląda zupełnie inaczej. Ja nie poznaję tego miejsca, ale. Nawet fajnie to wygląda. Zachodnie zbocze. Ja nie wiem nawet, co mnie tam czeka. Fajnie jest coś takiego odkryć. Fajnie jest na pewno, że nie ma tutaj tak dużo ludzi, wiecie, i nikt mnie nie będzie denerwował, ani nic. Może nawet ta E2 będzie. A właśnie, co do tej E2, ja nie wiem, czy ja ją ubiję, bo są ludzie, którzy mi piszą, że jest ograniczenie. Są ludzie, którzy mi piszą 13+, 13+. Są ludzie, którzy mi piszą, że nie ma ograniczeń, nie ma i ja kurwa już nie wiem, komu wierzyć, najwyżej się wyjebie. Na Berów się nie gram, nie gram. To możemy iść. Dobra, jak tu się szło? Bo nie wiem. Sabatowe góry. Ale jak z Quaidla się nie niszczy lot, bo się nie niszczy, to z tego też nie powinien. Chyba, że ma wejście na mapkę plus 13, no to wtedy nawet nie wejdę. Tristam, potępione zamczysko, potępione zamczysko. Dobra, trafimy. Potępione zamczysko. I co, tutaj są jakieś 250? Ty, one wyglądają jak. Tak się zastanawiam. No okej, okay, ktoś sobie expi na tych. Aha, czyli to jest takie ekspowisko przed katakumbami tymi. Powiedzmy. Znaczy, mała luka może jest. Czekaj, jakiś Heros tu jest w ogóle? Nie, Heros jest na 282 i na 260. No to nie, nie jest potrzebne nic więcej. Tego młodego smoka jakiś naszyjnik jest śmieszny. Z dziewiczej orlicy to w ogóle już 5 legend jest. Już jestem tak w dupie. Patrzcie, ile się zmieniło. Naprawdę, chyba warto ponagrywać takie rzeczy. Nie trzeba cały czas napierdalać na tym Berufie. I nagrywać to samo jak o, dzisiaj poekspimy na orkach. O, wczoraj też. O, demonis. to ty? Nie. Pracownia. Ale śmieszne. Nie, fajna koncepcja moim zdaniem. Nie powiem. Dobra, jest te dwójka. 255. Nie umarłem. Ja nie wiem, czy moje umiejętności mi na to pozwolą, żeby to ubić. I jakbym na przykład popełniał jakieś błędy w walce, to nie miejcie mi za złe. Bo ja już dobrym graczem nie jestem, tak? Dobra, mordeczki, powiem wam tak, wyjebałem się. Ale to nieważne. Jak chcecie, to mogę się przygotować na następne odcinki lepiej, bo teraz to wyszło tak naprawdę na spontanie, że ja tam pójdę i tak dalej. Jak chcecie, mogę nagrać jakieś odcinki z właśnie Unii odnośnie jakichś tam E2-ek i tak dalej, których za dobrze nie znam, to będzie powiedzmy takie moje ala pierwsze wrażenie. I popatrzymy, jak wyglądają te ekspowiska, tak samo na wyższy level, te E2-ki. Może tego młodego smoka znajdę i jak coś, to piszcie. No, ja teraz w wolnych chwilach się jeszcze przygotuję na tej Unii. Na przykład zaraz na Madoxa pójdę, tego drugiego. Postać sobie. Dobra, to siema.
Ja normalnie dresik prawilny mam, patrzcie.